Ewa, to nie tak miało wyglądać. Kiedy podjęłaś tą decyzję, że jednak dzisiaj nie wejdziesz do ringu? To nawet nie ja tą decyzję podjęłam, tylko lekarze. Dzisiaj ostatecznie o godzinie 13 walczyliśmy do końca. Wczoraj lekko mnie zakłuło to kolana, czy ja wcześniej już miałam kondycję tego kolana i gdzieś tam ono zawsze mnie pobolewało. Natomiast nigdy nie był to tak poważny ból i ukłucie. Wczoraj wieczorem zaczęło mi puchnąć. Dzisiaj rano udało nam się zrobić rezonans magnetyczny. Lekarze przyjeżdżali, próbowali robić blokadę. Natomiast ważniejsze było zdrowie i lekarz zabronił. Powiedział, że nawet po podaniu środku znieczulającego mogłabym totalnie sobie tą nogę popsuć. Jesteśmy z tobą! Tyle przygotowań i tak naprawdę wszystko na darmo. Dokładnie, tyle przygotowań, dlatego też płakałam z tego rozczarowania, bo tyle pracy włożyłam w te przygotowania i jestem w tym momencie bezsilna. Rozumiesz? Nie możesz z tym walczyć tu i teraz, tylko po prostu kontuzja cię pokonuje. No i przegrałam tą rundę, ale na pewno nie przegrałam walki i to nie jest moje ostatnie słowo. Jak twoja rywalka zareagowała na to, że przyjechała do Polski i miała też długie przygotowania i tak naprawdę, trzeba się pakować i wyjeżdżać. Jak na to wszystko ona zareagowała? Chyba też się popłakała, bo widziałam u niej czerwone oczy. Na pewno też bardzo emocjonalnie do tego podeszła. Wiem, że długo się przygotowała i bardzo zależało jej na walce nie o pieniądze, nie rankingowe, ale walce o pas. Także było jej na pewno przykro, ale promotor dzielnie stanął na wysokości zadania. Mariusz Grabowski już podpisał z Anitą umowę na walkę. Nie wiem kiedy, najpierw wyleczę nogę i wtedy Anita dostanie sygnał, że może się już przygotowywać i wtedy przyjedzie kolejny raz spróbować ze mną zawalczyć. Mam nadzieję, że szczęśliwie. Mówiłaś, że minimum 4 tygodnie. Od czego to zależy? Nie wiem, musi zrobić dokładne badania? Znaczy badania był rezonans magnetyczny, musimy jeszcze obejrzeć najlepszy specjalista, który został mi polecony, więc on zadecyduje, czy to się samo wygoi, czy ewentualnie jakiś drobny zabieg. No najlepiej byłoby dla mojego zdrowia, aby to jak najszybciej się wygoiło. Kiedy zobaczymy cię w ringu? Po wyleczonej kontuzji. Ja mam taką nadzieję, że maksymalnie za 3 miesiące. Czyli druga połowa roku. Druga połowa roku. No niestety, pech. To jest, trzeba sobie wliczyć w ryzyko i w zawód pięściarza. Całe szczęście. Wcześniej mi się to ani razu nie przytrafiało. No i taki niemiły przypadek i takie doświadczenie. Tyle emocji, tyle ludzi na ciebie liczy. Ale mam tu wsparcie mojego teamu, promotora i też telewizja mnie bardzo wspierała. Także jestem wdzięczna, no i mam nadzieję, że jeszcze wystąpię na tak dużej gali. To ostatnie pytanie na koniec. Czy było chociaż przez moment ryzyko utraty pasa w związku z tym, że dzisiaj do tej walki nie przystąpiłaś? Nie, bo to była dobrowolna obrona pasa dużo wcześniej przed terminem, także mam jeszcze 5 miesięcy na obronę tego pasa. Dziękuję ci za rozmowę i życzę ci tylko jednego, zdrowia. Zdrowie najważniejsze. Dziękuję bardzo.